Ja mam pytanie jeszcze odnośnie pana burmistrza Adama Pawlickiego. Niedawno pojawił się na wiecu pana partii, znaczy nie pojawił się, ale został przedstawiony. Widziałby go pan w szeregach własnej partii? Pan burmistrz Pawlicki jest już członkiem Porozumienia. Jestem z tego bardzo dumny, dlatego że Adam Pawlicki to jest jeden z najwybitniejszych polskich samorządowców. I tutaj Jarocin, ja zachęcam każdego, kto wątpi w siłę samorządów, do tego, żeby przyjechać do Jarocina. To jest miasto niezwykle prężnie rozwijające się w dużej mierze, w ogromnej mierze za sprawą jej takiego prawdziwego przywódcy, tego lidera małej ojczyzny, jaką jest Jarocin, właśnie Adama Pawlickiego. Jak to się stało? Jak długo się znacie z panem burmistrzem Adamem Pawlickim? No, znam się już ładnych kilka lat. A współpracowaliśmy w okresie trudnym dla pana burmistrza, kiedy padł ofiarą niesprawiedliwych zarzutów. Pozbawiono go prawa do wykonywania funkcji burmistrza, ale mieszkańcy widzieli, że te zarzuty są naprawdę niesprawiedliwe i jak tylko mógł wrócić na to stanowisko, wybrali go ogromną większością głosów.